Jesteśmy, moi drodzy, w Beskidzie Sądeckim, a dokładnie w hotelu Belmonte, hotel Krynica Zdrój. I właśnie o tym hotelu opowiem Wam w tym odcinku, zatem miłego oglądania. Odcinek rozpocznę od miejsca, które zawsze w pierwszej kolejności sprawdzam w moim cyklu Kinga w podróży, czyli co to będzie? Kuchnia. Chodźcie, opowiem Wam tutaj, pokażę całą kuchnię, bo to nie jest też taka zwykła kuchnia, jakby się wydawało, bo wszystkie tutaj przyprawy są z okolicznych plantacji, z okolicznych dostaw, także stawiamy tutaj na naturę. Także moi drodzy, ja Wam teraz przedstawię szefa kuchni restauracji Aura, hotelu Belmonte. Dzień dobry, szefie. Dzień dobry. Tak, pan Mirosław Jabłoński, szef kuchni. To szefie, moje pytanie. Ja tam jeść lubię. No, tak jak czyli się dogadamy. Czego w ogóle tutaj słynie szefa kuchnia, że ludzie tak licznie z całej Polski do Was przyjeżdżają? Moi drodzy, teraz słuchajcie, wszyscy mówią, że moja kuchnia jest wiatrem podszyta i to prawda, ponieważ w tej kuchni to tylko i wyłącznie świeże zioła, naturalność, trochę lasu, trochę czterech żywiołów się pojawia w tej kuchni, więc to wszystko jest faktycznie podszyte wiatrem. Natomiast przede wszystkim koncept mojej kuchni zrodził się, żeby to było wszystko naturalne. Wszystko w oparciu o naturalne zioła, przyprawy, dodatki, więc stąd goście wracają i cenią sobie właśnie ten wydobyty wiatrem podszyty smak. Czyli rozumiem, że każdy dla siebie znajdzie tutaj do jedzenia, tak? W sensie weganie, osoby, które mają jakieś wykluczenia pokarmowe. Jak wygląda taki jadłospis i ta dieta cała? Moi drodzy, zadbamy o wszystkich i wszystkich wyżywimy. Począwszy od najmłodszego, poprzez wszystkie uwarunkowania żywieniowe, tak? Ponieważ idąc w stronę moją lewą, mamy kącik dla najmłodszych. Tam jest mnóstwo fajnych, ciekawych, zdrowych przede wszystkim rzeczy, począwszy od śniadania, poprzez a la carte, jak i również obiad, kolację. Mamy też bardzo duży asortyment, wybór, co chodzi o uwarunkowania bezbutelniowe, nabiałowe, więc naprawdę do każdego gościa podchodzimy indywidualnie. I jeszcze co mi tutaj zwróciło, szefie, uwagę, to ten Wasz live cooking. Skąd pomysł na takie gotowanie na żywo? Już Wam, moi drodzy, powiem. Live cooking jest to otwarta kuchnia, na której chcemy być blisko gościa, żeby gość też mógł widzieć to, co robimy na jego oczach, tak? Mhm. Wiele naszych tych live cookingów wiąże się z tym, że gość samodzielnie sobie jest w stanie komponować pastę. Dzisiaj na przykład będziemy mieć tatary, które będą przygotowane na żywo. Będzie to tatar wołowy, jak i również tatar z pieczonego buraka z kozim serem. Tak, więc tutaj jest ta interakcja z gościem, tak, my opowiadamy, my się wymieniamy z naszymi doświadczeniami. No i przede wszystkim pracujemy dla gościa. Mamy ten fajny taki kontakt, gdzie goście po prostu lubią to, przychodzą, rozmawiają o tym jedzeniu. I tak na zakończenie, ja rozumiem, że pewnie wszystko, co szef tutaj robi, jest szefa specjalnością, ale taki top of the top? Czy za trudne pytanie? Jest ich co najmniej kilka, powiem szczerze, natomiast bardzo fajnie, cieszę się dużym powodzeniem chociażby nasz tatar, który podajemy spod siekiery, tak? On jest siekany, podany... Tak normalnie, tak, siekierę... Siekany, tak? Śledź nasz, tak? Pstrąg, który
Mamy tutaj takie gospodarstwo, gdzie wczoraj jeszcze pływał w potoku, a dzisiaj już jest uwędzony i go możemy podać dla gości. Więc widzicie Państwo, to bogactwo, ta naturalność i przede wszystkim ta regionalność, tak, pozwala na to, żeby ukształtować właśnie tą kuchnię. Super, bardzo dziękuję. Szefie, ja powiem tylko tak od siebie, że jedzenie jest delicious. Cieszę się niezmiernie, to jest zasługa również mojego całego zespołu, teamu, tak? Tak, całego tamtego serca, które tam bije w środku, czyli tej kuchni, tak? Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Powiem Wam jeszcze także tutaj wykończenia w hotelu. Między innymi tutaj te poręcze są też wykonane z takich naturalnych materiałów, a tam przy wejściu do hotelu są też z kamieliny. Fajnym i ciekawym rozwiązaniem jest to, że przy każdej windzie jest, słuchajcie, taka tablica informacyjna, co na danym piętrze się znajduje. Jakby ktoś zapomniał i nie wiedział, na którym piętrze jest na przykład basen. Proszę, zobaczcie, wszystko jest tutaj ładnie pokazane i rozrysowane. Jak jedziemy do hotelu, to wiadomo, chcemy wypocząć, pozwiedzać okolice, ale też bardzo ważne jest, aby zadbać o nasze ciało i naszą duszę. I takim miejscem jest strefa spa. Tutaj w tym hotelu najważniejsze podejście jest to takie podejście holistyczne do całego naszego ciała. Są rytuały, które są dedykowane na ciało, na twarz, które właśnie nas tak rozluźniają, regenerują i wprawiają nas w taki bardzo fajny, przyjemny nastrój. Też są bardzo fajne tutaj gabinety masażu z widokiem na góry, więc to jest taki pozytywny atut tych masaży. Masaże mają bardzo pozytywny wpływ na nasz organizm, no bo tak jak Wam powiedziałam, rozluźniają nasz organizm, wytwarzane są endorfiny, rozluźniamy mięśnie, jeśli ktoś ma zakwasy. Masaże są idealne też dla osób, które dużo trenują, dla sportowców, dla osób, które mają problemy, słuchajcie, z gromadzeniem się wody w organizmie. Zatem to są bardzo takie pozytywne czynniki i naprawdę raz na jakiś czas warto skorzystać sobie ze strefy Spa and Wellness, a teraz zobaczcie właśnie też jeszcze, jak wyglądają niektóre gabinety tutaj. Gabinetów tutaj w spa jest, słuchajcie, dużo, natomiast w tym momencie wszystkie są zajęte, jest dostępny na razie tylko ten wolny, ale to też bardzo dobrze świadczy o tym miejscu i o świadczonych usługach, bo skoro są gabinety zajęte, to znaczy, że są masaże, ludzie z tego korzystają, czyli są zadowoleni. A z tego gabinetu zobaczcie, jaki jest piękny widok tutaj na całą Dolinę Krynicy. Piękny widoczek. Także jeszcze taka ciekawostka dla osób, które trenują, chodzą systematycznie na siłownię albo też siłownię mają w domu, to tutaj też jest taki podstawowy sprzęt, żeby sobie w wolnej chwili poćwiczyć. Także moi drodzy, ja teraz Was zapraszam do fajnego pomieszczenia, w którym wchodzi się na boso, a najlepiej w skarpetkach. No ja niestety mam sandałki, więc jestem na boso. Jak widzicie, tak, o, już widać, że jest wszystko używane. Dzieci się tutaj bawią. O, nawet mogę Wam tutaj pokazać jakieś, wiecie, proszę. Lama, bel lama.
Proszę bardzo, zobaczcie. Jest to miejsce, w którym dzieci spędzają czas. Są tutaj w hotelu panie animatorki, które zajmują się dziećmi, więc jeżeli przyjeżdżacie tutaj do hotelu ze swoimi małymi pociechami, to jest taka opcja, że możecie właśnie dzieci zostawić pod opieką, a sami możecie na przykład pójść sobie na kolację albo pozwiedzać. Dzieci będą tutaj zadbane, zatroszczone. Zobaczcie, jest właśnie bardzo dużo atrakcji dla nich. Kolorowanki tutaj. Nie będę testować, bo się nie zmieszczę, ale jest jeszcze też kolejna sala, w której dzieci znajdą dla siebie dużo frajdy. Także chodźcie, zaraz wam pokażę. To teraz moje pytanie, kto lubi grać w piłkarzyki? Ręka w górę. Ja! I zawsze przegrywam w te piłkarzyki. Bo ja zawsze przegrywam. Moi drodzy, też wam powiem, że możecie w każdej chwili skorzystać sobie tutaj ze strefy basenowej. Tutaj w hotelu jest 25-metrowy basen. Też jest, słuchajcie, wydzielone miejsce, brodzik dla dzieci, więc dzieci też są tutaj bezpieczne. Jest też jeszcze tutaj zewnętrzne jacuzzi, które naprawdę, wiecie, robi wielką robotę, takie wielkie wow. I od razu tutaj ze strefy basenowej jest też przejście do strefy saun. Moi drodzy, wiem, że odcinek wam się spodobał. Pokazałam wam tutaj w hotelu bardzo dużo fajnych, ciekawych rzeczy. Też bardzo ważne jest to, że tutaj do hotelu możecie przyjeżdżać całymi rodzinami, z małymi dziećmi, również ze swoimi pupilami. Tutaj pieski, kotki są mile widziane, zawsze też czeka na nich tutaj fajne powitanie, fajna niespodzianka. Też słuchajcie, tutaj macie możliwość wypożyczenia sobie rowerów, nawet elektrycznych. Więc to jest też bardzo fajne miejsce dla osób, które chcą, słuchajcie, rozpocząć przygodę z górami, z wycieczkami górskimi, całymi rodzinami, tak jak wam powiedziałam, z najmniejszymi waszymi pociechami, więc tu w opisie odcinka macie wszystkie linki do hotelu. Zapraszam was też również na mój Instagram, na mój Facebook, tam będzie taki mały backstage z tego miejsca. No i tak na koniec już pamiętajcie też o subskrypcji mojego kanału, zostawcie lajka w górę, tak, dajcie lajka w górę i napiszcie koniecznie w komentarzu tutaj waszą polecajkę, gdzie wy lubicie jeździć na wakacje, gdzie lubicie wypoczywać. No i do zobaczenia w następnym odcinku. A, no jeszcze właśnie ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco z nowościami, bo każdy nowy odcinek jest w piątek o godzinie 19:00. Do zobaczenia, pa!